A message for you, sir. Wiadomość dla pana. Mam dla ciebie propozycję. Mówisz o twojej kolonii w Georgii? Oglethrop poprosił mnie, abym zarekomendował drugą osobę, więc poleciłem ciebie. To możliwość dana naszemu stowarzyszeniu, aby rozwinąć Bożą pracę. Ten człowiek jest zagrożeniem dla Kościoła. Jest niegrzeczny wobec ludzi wyższego stanu. Wypełniamy naszą religijną powinność. Przez uczynki chrześcijańskiego miłosierdzia, proszę pana, wyciągnąłem mój miecz i nie schowam go, dopóki nie osiągnę satysfakcji. A teraz wynoś się. Cieszę się, że twój brat podąża za wolą Bożą. To nie jest wola Boża. To jest wola Jana. Co chciałbyś nam głosić? Chcę wam głosić Syna Bożego. Trzymaj się z dala ode mnie i moich interesów. Obniżyć grot. Tak jest. Czuję się, jakby Bóg mnie opuścił. Nie zdradzę Boga. Nie prosiłem cię o to. Nie mam zamiaru być ordynowany. I nie jadę do Georgii. Moje serce czuje się dziwnie ciężkie. Janie, jestem tak bardzo szczęśliwy, że jesteś w domu. Janie, tutaj. Niektórym z was wymawiano, że jesteście przeznaczeni do spalenia w piekle i że nic nie możecie z tym zrobić. Ale chcę wam powiedzieć, że to kłamstwo.